chce mi się robić niemieckiego rapu, nie chcę z Niemcami mieć żadnej styczności, Niemcy mi nigdy nie dali żadnej możliwości w życiu, całe życie tylko nas okradali na dobrą sprawę i ja Niemców nie lubię pod względem, ja prywatnie lubię, kocham Berlin, bo to jest jakby moje miasto rodzinne, cała moja mentalność, wszystko jest związane z Berlinem, ale czy na niemieckiej scenie rapować, tak 99% niemieckiej sceny to fake, pseudogangsterka, która przed rapem, przed pierwszym dealem pracowała w McDonaldzie. Każdy chce tylko, kurwa, Rolexa, Mercedesa i torbę Gucci. I na dobrą sprawę jeden, kurwa, drugiego, kurwa, obgaduje i tak dalej, nie wiem. Ja to chcę teraz już z wiekiem. Ja wiele lat robiłem w Niemczech muzykę, byłem tam znany, byłem tam starym w 2005, 2006, 2007 roku. Byłem na okładkach magazynów i tak dalej, potem przestałem tam rapować poprzez to, że po prostu MP3 wjechało i zniszczyło rynek muzyczny. Po czym po paru latach zacząłem po polsku nawijać i teraz jestem tu po dłuższej przerwie i wydaje mi się, że wystarczy mi rapowanie, mam jedno życie, wystarczy mi rapowanie po polsku i rapowanie po hiszpańsku w języku ojczystym i wydaje mi się, że różnica pomiędzy polskim a niemieckim jest większa niż między polskim a hiszpańskim.